prawie 70 bezdomnym pomogli suwalscy studenci w ramach programu Nie bądźmy obojętni. W Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach podsumowano akcję studenckich punktów interwencyjnych. Młodzież z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej i Akademickiego Zespołu Szkół w Suwałkach razem z Policją i Strażą Miejską patrolowała ulice miasta. Studenci udzielali pierwszej pomocy, namawiali do korzystania z noclegowni i innych placówek pomocowych. Jak mówi Edyta Kimera, rzecznik prasowy suwalskiej policji, w ten sposób udało się uratować życie wielu bezdomnym. Od listopada do marca studenci wspólnie z policjantami odwiedzali osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością lub żebrzące w celu właśnie udzielenia im pomocy. Pamiętamy, że w okresie właśnie tej ciężkiej zimy tegorocznej, w okresie tych właśnie silnych mrozów, osoby te nakłaniały właśnie te osoby bezdomne do korzystania z opieki, do ciepłych posiłków, do właśnie na przykład noclegowni. W ten sposób niejednokrotnie ratując im życie. Patrole studentów pomogły ustalić miejsca, w których bezdomni przebywali najczęściej. Oprócz altan śmietnikowych były to ogródki działkowe, okolice dworca PKS i PKP oraz klatki schodowe budynków mieszkalnych. Interwencje zazwyczaj kończyły się odwiezieniem bezdomnych na izbę wytrzeźwień. Tak było aż w 47 przypadkach. Problemem jest jednak to, że bezdomni bardzo często odmawiają jakiejkolwiek pomocy, mówią studenci. Jeździliśmy głównie po dworcach, po jakichś opuszczonych budynkach. Na tyle są ci ludzie, nie wiem, dziwni, nie dziwni, jak to nazwa, że twierdzą, że nie potrzebują pomocy, że wszystko jest w porządku. Akurat byłam w takiej sytuacji, że na przystanku PKS właśnie bezdomni odmawiali tej pomocy. Nie chcieli, żebyśmy ich tam zabrali właśnie do miejskiego ośrodka i po prostu raczej z reguły odmawiali. Kimera zaznacza jednak, że akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzięki niej młodzież przestaje być obojętna na potrzeby i problemy innych.